techniki są niezwykle ważne, a w szczególności dla młodego pokolenia, a połowa młodego pokolenia są dziewczyny. Dlaczego dziewczyny nie miały pójść na Politechnikę? Dlaczego nie miałyby zobaczyć, jak piękny to jest zawód, który w tej chwili daje im Politechnika? To nie są już obrabiarki, to nie są traktory, to są, nie są maszyny, ale to jest informatyka, to jest to różnego rodzaju inne specjalizacje, architektura, to jest wzornictwo, to jest tysiące rzeczy, a w szczególności chciałem zachęcić do zawodów informatycznych, w szczególności do programowania. To jest wspaniały zawód, który pozwala się wyżywać, pozwala zobaczyć efekt swojej pracy, pozwala widzieć przyszłość, bo żyjemy w świecie cyfrowym w tej chwili, jesteśmy w symbiozie cyfrowej i dlaczego na przykład dziewczyny nie mogłyby zmieniać świata cyfrowego poprzez właśnie własny wkład, własne myślenie w odnośnie technologii informacyjnych. Dlatego idźcie na Politechnikę, ale najpierw pójdźcie zobaczyć, jak wygląda uczelnia w waszej okolicy, jak wyglądają profesorowie, jak wyglądają koleżanki z tych uczelni, porozmawiajcie z kimś, wejdźcie na stronę internetową, róbcie to z rozsądkiem, bo to jest wasza przyszłość, wasze życie i macie być tak zadowoleni, bo to będzie tworzyło wam najlepsze miejsca pracy, bo one są najlepsze miejsca pracy. W tej chwili zawody STEM generują najlepsze miejsca pracy na świecie i na pewno jeszcze przez ileś lat ta tendencja będzie się rozwijała, dlatego dobrze zainwestujecie. Nie bójcie się, idźcie na Politechnikę.